Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jak mówiłem w ostatnim odcinku, za chwilę się biorę za nagrywanie drugiego. I tak jest. Będziemy sobie sprzątać klatki teraz. Zaczniemy jak zawsze od samcy. I zrobimy to inną metodą niż ostatnio, bo obejrzałem sobie filmy Castorexa tak na nowo. I no, wpadłem na super pomysł. W sensie robię to tak jak on, bo on to taką szybką, małą i do worka, a my będziemy sobie szybą dużą całość tak zgarniać i od razu tam i na taczkę. Może wyjdzie, może nie, będziemy to sprawdzać pierwszy raz. Jeżeli ten pomysł okaże się taki słaby, to spróbujemy jeszcze tą dużą metalową szybą. A jeżeli to nie wyjdzie, to będziemy po prostu normalnie wygarniać na ziemię i później sobie to przenosić. Ja bym musiał... Gdzie ja mam wkrętarkę? Tutaj jest. Dobra, wkrętarkę sobie musimy zabrać. To się przyda. O. Cyk. Dobra, mamy odkręcone. Próg oczywiście na dół. O, jak widzicie, przez te 2 tygodnie trochę się zebrało tego. No ale wolę sobie wywalić tak co 2 tygodnie niż kurde co 3, bo później by było za dużo roboty. Bierzemy bąbla. O, ale ty ciężki byk jesteś. Kładziemy sobie i skrzynkę na królika. Przejdź tam. Przejdź. Dobra, bomber się słucha, to najważniejsze. Ja biorę sobie szypę i wypróbujemy ten nowy sposób. Chyba ten sposób wychodzi, bo pierwsza szypa leci. Teraz jeszcze druga. Druga leci. O, mamy. I teraz te resztki trzeba jeszcze pozgarniać. I trzecia, czyli te resztki, wylatuje na taczkę. Sposób jednak jest udany, bo jak widzicie jest ogarnięte, sandezjum już jest wysypane, a na podłodze nie ma zbyt takiego bałaganu. Tutaj też nie, bo zawsze to musiałem to przepchnąć albo nosić, a tak to wszystko już się znajduje na taczce i nie ma takiego wielkiego zamieszania. Ja idę po słomę, tu sobie przymkniemy klatkę, żeby ten na dole nie wyskoczył. Przyniesiemy ją jak zawsze w tym dużym worku, gdzieś się tu ustawi i będę już miał do końca ją. Słoma jest, to możemy sobie teraz ścielić. Tak. Dobra, nie za dużo, tyle mu starczy. Później będę najwyżej dościelał. Worek na bok. Biorę się za ogarnięcie drugiej klatki i w sumie trzeciej, czwartej i piątej. I zobaczymy się gdzieś tam w połowie roboty. Druga klateczka zdezynfekowana i ogarnięta. I bierzemy się teraz za ścielanie. Muszę odłożyć. To cały czas mi tutaj wypatruje, co się dzieje. Samce mają czysto. Jak widzicie, jeden i drugi. Teraz bierzemy się za początek tej klatki i użyjemy sobie do tego takiej szufelki, która mieści, nie wiem, z 2,5 kg paszy. Mam takie dwie. Jedną używam często do przynoszenia owsa, a drugą do takich spraw jak dzisiaj, czyli do wygarniania czegoś albo do zabrania. Różnie. Bierzemy się za sprzątanie. Samiczka wiedeńska niebieska ma już ogarnięte. Cały tutaj narożnik ma zostawiony, więc nie musi się martwić na pewno o małe. Ja zamykam klatkę. Tutaj na dole nie sprzątamy, bo... No bo nie, bo jak skoro dzisiaj się wykociła, to też przeżyła stres, więc żeby jej do końca tak nie stresować. Teraz zabiorę się za te maluchy.
i za tą samicę, ale najpierw pójdę na krótką przerwę do domu, bo muszę ci zmienić grafiki kanału. Pisałem wam o tym. Ten film wleci, nie wiem, 2 dni chyba po zmienieniu ich, więc możecie napisać w komentarzu, jak podobają wam się te grafiki. Nie wiem, na którym momencie skończyłem to nagrywanie, ale nawróciłem sobie po tej przerwie. Tutaj mamy klateczkę ogarniętą, samiczka sobie siedzi. Młodziaki są tu w skrzynce wszystkie. Teraz zabierzemy się za dezynfekcję klatki i za naścielenie jej. Tu mamy w ogóle radyjko, muzyczka gra. Tylko że co? Musiałem ją wyciszyć, żebym nie dostał żadnego bana za prawa autorskie. Dobra, wysypujemy sobie sandezję wszędzie. Dobra, samica przesuń się. Chwilę to porozgarniam i widzimy się, jak już naściele słomę. Posprzątane, wyścielone słomą. Samiczka bardzo fajna, grzeczna. Teraz bierzemy się za przeniesienie tych maluchów. Tylko że jak ja te podniosę, to one będą mi wszędzie uciekać. Więc gdzieś tutaj zostawimy telefon. Niech to się fajnie nagrywa. A ja będę je po prostu przekładał pojedynczo. O. Dobra, króliki już sobie siedzą. Muszą sprawdzać teren i trochę wariują, ale za chwilę się uspokoją. Jak mówiłem, w środę będziemy je przenosić. W sensie samice będziemy przenosić tutaj, bo już skończą 8 tygodni w środę, więc nadszedł czas. One już w ogóle trochę urosły. Większe się zrobiły o wiele przez ten okres. Teraz bierzemy się za posprzątanie tej klatki. Bo tutaj tego, o, jak widzicie, sporo jest, więc trzeba będzie to wszystko zrobić. Za 2 minutki premiera filmu ze wykotu samicy barana francuskiego. No niestety nie mogę tam być, bo muszę pokończyć, ale 3 modów tam mam. Napisałem im, że mnie nie będzie, więc sobie poradzą, mam nadzieję. Ale pewnie tak, bo to są spoko ziomeczki. Jesteśmy już u królików. Zobaczcie, wszystko jest ładnie posprzątane. Tutaj może ktoś zobaczyć, albo się spytać bardziej, dlaczego jest tutaj mokre. No bo wczoraj spadło poidło od tej samicy i jak się rozlało, to poleciało aż dotąd. Ale no to poleży, nie wiem, z dzień i na pewno wyschnie. Tak wygląda ładnie klateczka, wszystko posprzątane. Małe smrodki siedzą sobie w czystej klatce. Tutaj czyste. Tutaj nie sprzątaliśmy, bo jak wiadomo, wykocik był. Zajrzymy tam dopiero jutro, żeby nie stresować jej. Tu maluszki też siedzą posprzątane. No i posprzątane. Jak mówiłem, tutaj sprzątałem też, ale tą tylko o połowę. Miniaturka również ma porządek i słomy dużo. O, przyszła w końcu. Halo. Dobra. Teraz sobie tam w swoim świecie żyję. To jest już wyłączone, bo nie chcę, jak mówiłem, mieć bana za prawa autorskie. A i tak muszę zabrać do domu, bo tego tutaj nie zostawię. Zamkniemy sobie jeszcze okno, bo nawet zapomniałem, że je otworzyłem tutaj. No. Dobra. To ja będę dawał królikom jedzenia, bo nie mają, bo zjadły od wczoraj. Dolejemy im wody, bo tutaj jest połowa. Tutaj jest taka resztka i wszędzie indziej podobniej. Dołożymy im również sianka, bo maluchy zjadły. Ona zjadła. No i to chyba wszyscy. A w tym filmie będzie to wszystko. Możecie zostawić łapkę w górę. No, żebym się po prostu cieszył i małe zgrytki też. Jakiś fajny komentarz.
Na przykład, co ile czasu sprzątacie u swoich królików w klatkach? Fajny taki może być komentarz. No i co? Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Możecie wbić na Instagrama, bo też dodaję czasem jakieś tam posty lub relacje i informacje o filmach. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!